tym roku mija ćwierć wieku, odkąd polskie Krystyny spotykają się, by wspólnie przeżywać swoje imieniny. W Raciborzu odbyło się ogólnopolskie imieninowe spotkanie Krystyn. Tym razem Krystyny z całej Polski zawitały w sobotę 23 lipca do powiatu raciborskiego, serca krainy Górnej Odry, na zamek piastowski w Raciborzu. Biesiadę zamkową uroczyście otworzył starosta raciborski, który w imieniu własnym i całego zarządu powiatu raciborskiego powitał przybyłe na spotkanie solenizantki. Kiedy ponad rok temu nasza obecna pani dyrektor Krystyna również przyszła z taką propozycją, żeby coś takiego zorganizować tu na terenie naszego powiatu, oczywiście od razu się zgodziłem. Myślę, że każda forma promocji, w tym przypadku Krystyn z całej Polski, które nas zjechały, jest dobra. Pokazujemy to, co mamy najfajniejszego, naszą ziemię, powiat raciborski, sam Racibórz. Cieszę się, że dzisiaj symbolicznie otworzymy ten zjazd Krystyn właśnie tu w sercu krainy Górnej Odry. Krystyny swoje święto spędziły na biesiadzie, wizycie w browarze, zwiedzaniu Raciborza z przewodnikiem, a program artystyczny zapewnił cudowną atmosferę. Panie Krystyny przyjechały do nas z całego kraju, przyjechały z Wejherowa, z Rumi, z Krakowa, z Opola, z Lublina i największą grupę, myślę, stanowią panie Krystyny śląskie z Katowic, jak również udało się również zgromadzić grupę Krystyn z Raciborza. Impreza się toczy w ten sposób, że zwiedziłyśmy już zamek, zwiedziłyśmy browar, zwiedziłyśmy miasto Racibórz, zjadłyśmy obiad w restauracji raciborskiej i w tej chwili za moment będzie biesiada. Pierwszy raz. Daleko nie jeździmy, a na miejscu jest pierwszy raz, więc szkoda by było nie skorzystać z okazji. No, także cieszymy się bardzo, że możemy uczestniczyć w takim zjeździe tych kryś wszystkich raciborskich i nie tylko. Troszkę się pobawimy, trochę porozmawiamy, no i po prostu koleżankę spotkałam, którą dawno nie widziałam. No i będzie fajnie. I będziemy to długo pamiętać, tak, będziemy to że to w Raciborzu. Będziemy czekać na następną Krystynę. No i będziemy czekać na następny zaś, żeby znowu coś zrobić takiego, no. Ale jesteśmy bardzo zadowolone. W intencji wszystkich Krystyn odbyła się msza święta w Bazylice Matki Bożej Pokornej. Kontynuacja uroczystości to również zwiedzanie dawnego opactwa cystersów w Rudach oraz obiad w restauracji cysterskiej. No przede wszystkim Krystyny są kobietami wyzwolonymi, wyzwolonymi. Proszę zwrócić uwagę, że dzisiaj nie ma młodych Krystyn, to są wszystko jednopokoleniowe prawie że Krystyny, ale nas dźwignęła do zaszczytu prawie że królowej Krystyna Bochenek, świętej pamięci wicemarszałek Senatu, która nas stworzyła, ona nas podniosła do rangi królowej. No cudowna kobieta. Spotkania Krystyn to okazja do poznawania nowych miast, ich historii, kultury, zabytków i wspólna zabawa. To wszystko i tym razem zapewnił Krystynom pobyt w powiecie raciborskim w dniu ich imieninowego święta.